Cześć, jestem Robert Malawski, jestem fizjoterapeutą. Na co dzień pracuję w szpitalu, a także tutaj w klubie sportowym KBL pomagam zawodnikom w dojściu do pełnej dyspozycji po różnych urazach i tym podobne. Mój tata jest wielkim kibicem Krakowi od wielu lat i no już prawdopodobnie w wózku mnie zabierał na mecze, a no ja od kiedy pamiętam też jestem na stadionie, jak tylko się da. Sława o tobie pojawiła się po jednym meczu z Krakowi. To było, można powiedzieć, tą sytuację, jaki to był mecz i z kim? Tak, to już było dość dawno. To było chyba 3 albo 4 lata temu. Graliśmy w Pucharze Polski z Zagłębiem Lubin. Było zimno, strasznie nieprzyjemnie, pamiętam. Do przerwy 3-0 w plecy. No i ta cała historia jest właśnie w przerwie meczu się dzieje, gdzie ja tam już sobie analizuję, jak to wygląda dramatycznie, no a moja obecna żona już, Patrycja, próbuje mnie pocieszyć chyba trochę. A to właśnie pamiętasz może, co chciała ci powiedzieć, albo o czym ci mówiła? No wiedziałem, że zapytasz. Wszyscy pytają, wiele razy już słyszałem to pytanie. Nie jestem w stanie. No ja po mnie widać tam, że nie za bardzo wiem, o czym do mnie mówi, a ona sama też nie pamięta. No to już było dawno i na pewno nic ważnego to było. No coś tam mi pokazywała na telefonie. Jeśli chodzi o żonę, to ona, pierwszy ją zabrałeś na mecze Krakowi? Tak, ja ją zabrałem, jako no, pierwszy raz poszła ze mną, chociaż wcześniej była na hokeju. Już samodzielnie, jeszcze zanim mnie poznała. Natomiast na piłkę nożną poszła pierwszy raz ze mną, ale to nie był jej pierwszy mecz. To ona chodzi też już od dobrych kilku lat i zna się na piłce świetnie. W ogóle byłeś bardzo zaskoczony tym, że ten filmik stał się wiralem w internecie. W ogóle jak zareagowaliście, nie wiem, z żoną i w ogóle cała rodzina, znajomi? Tak, no byłem zaskoczony oczywiście. No tam po paru dniach po tym meczu jakoś to wyskoczyło. Jakiś któryś ze znajomych wysłał mi na Facebooku właśnie, że na jakimś tam portalu dotyczącym Ekstraklasy wyskoczyło to. Nie przejąłem się tym zupełnie, też sobie nie zdawałem sprawy, że to tak będzie krążyć i to przez tyle lat, bo to właśnie tak co kilka miesięcy, co kilka tygodni ktoś mi wysyła z jakiegoś portalu zupełnie innego, czy to z Polski, czy z zagranicy też, że gdzieś tam się to pojawia. Nigdy się na tym jakoś nie zastanawiałem. Dopiero teraz to jakoś tak jeszcze nabrało rozpędu w ostatnich dniach. Nie, w ogóle się nie przejmowaliśmy. Tam pierwsze jakieś tam komentarze właśnie dotyczące tego, mówiłem jej, żeby nie czytała, ale gdzieś tam wyczytała, że ona się niby nie zna na piłce i że tam przeszkadza, tylko co jest... Każdy, kto nas zna, to wie, że to jest nieprawda, bo śledzi te mecze prawie tak samo jak ja i doskonale się w tym orientuje, co się dzieje. A no to ważne jest też właśnie, że to jest przerwa meczu, a nie gdzieś tam w trakcie gry, więc to też jest taki ważny kontekst tego. Okej, okay. To myślę, że w ogóle to już cały ten temat, myślę, że możemy zakończyć. Jeszcze jedno pytanie mam, tak na koniec. Bo tak jak mówiłeś, jesteś fizjoterapeutą w kablu. Mhm. I w ogóle jak mógłbyś opowiedzieć, jak wygląda tutaj twoja praca? W ogóle z jakimi problemami borykają się zawodnicy, szczególnie w tych tutaj niższych ligach? Bo przypuszczam, że mogło być to innego rodzaju urazy niż na wyższym poziomie. Na pewno. No, moja praca polega na tym, że przynajmniej raz w tygodniu jestem tutaj, przyjeżdżam w trakcie treningów czy po treningach i na bieżąco zajmuję się sprawami, które tam chłopaki mają, co im dolega, co boli. No, myślę, że różni się znacznie to od zawodowego sportu. No, jednak to są ludzie, którzy na co dzień pracują, mają swoje zajęcia, a ta piłka nożna jest jednak takim trochę dodatkiem, a nie ich głównym zarobkiem. Główną rzeczą, którą robią. Także no, przede wszystkim się to wiąże z troszkę innym przygotowaniem, na pewno motorycznym i fizycznym. Też część chłopaków jest po jakiejś przerwie, grała kiedyś jako młodzi, później miały przerwę i znowu wrócili do grania. Więc no, jest to taka praca specyficzna, ale bardzo ciekawa i ja też chciałbym się w tym kierunku rozwijać, dlatego też tu jestem. To na końcu, to czy w pewnym momencie chciałbyś gdzieś może wylądować jako fizjoterapeuta w Krakowie? Chciałbym, no oczywiście, że chciałbym. Dlatego tak właśnie też staram się w kierunku fizjoterapii sportowej troszkę rozwijać i no, kiedyś zobaczymy. Może filmik pomoże. Okej, okay, super. No to myślę, że dziękuję bardzo. Dzięki.